Totalna porażka. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam tą kreskówkę i czekam na kolejne sezony, więc uznałem, że pora na pewną teorię dotyczącą jednej z postaci. Chodzi mi tutaj o Izzy, która jest według mnie jedną z najciekawszych person w całym serialu. Jest to osoba z pierwszej obsady serialu. Występowała w pierwszym, drugim, trzecim sezonie i raczej sporo ludzi uważa ją za dość szaloną i dziwną, ale w rzeczywistości jest naprawdę inteligentna. Ma IQ wynoszące aż 188. Niedźwiedzia, powieka by mi nawet nie drgnęła. No ale ja jestem od nich o wiele mądrzejsza. Mam IQ 188. Nieźle, co? Wiem, że wydaje się to niewiarygodne, ale uwierz mi, że to prawda. W końcu alter ego mózgu Zilla potrafi odpowiedzieć właściwie na każde pytanie, a nawet opracowała równo jej na nieskończone podróże w czasie. Izzy pokazuje również inne alter ego, ale pytanie na dziś to czy są one zamierzone, w jakiś sposób celowe, czy są może częścią jej stanu, w jaki jest szalona. Ktoś mógłby również powiedzieć, że to całe szaleństwo było skutkiem uderzenia głową w pomost na samym początku serialu, ale tysiąc przesłuchań i nadpobudliwość sugerują, że jest inaczej. Do tego jeszcze w ciągu kilku pierwszych tygodni ma kilka szalonych pomysłów, na przykład w jednym z odcinków buduje super wybuchowy podpalacz. Jest to pierwszy raz, kiedy można zauważyć jej miłość do materiałów wybuchowych. Kiedy Heather się pyta, gdzie się tego nauczyła, ona odpowiada, że ćwiczyła na treningach z komandosami i że wysadziła kuchnię, powodując, że policja próbowała na nią polować. Kiedy w końcu ją znaleźli, to uciekała do lasu, psychotycznie się śmiejąc. Potem wraca ponownie do gry, ponieważ została zaproszona przez Chrisa i tuż o powrocie opowiada, że żyła w lesie i czy zaprzyjaźniła się z bobrami. Ale niewiele brakowało, by Ewa powiedziała, gdzie tak naprawdę była, ale ostatecznie nie zdążyła tego zrobić. Nie skończyłam z wami! Aha! Izzy kłamała! Nie byłam w lesie! Tylko... Jejku, tato ma problemy, co? To co, impra u Leszauny? Jednak może Izzy to ujawniła podczas wywiadu z Chrisem, gdzie mówi, że po tym jak uciekła kanadyjskiej policji, to natknęła się na opuszczoną barkę u wybrzeża jeziora Huron. Odkryła tam ładunek syropu klonowego i tanie plastikowe termosy z bobra z pamiątkami, wykonane w Chinach. Użyła ładunku do stworzenia własnego picia, stając się bardzo bogatą, według niej, milionerką. Nie do końca jestem w stanie powiedzieć, jakim cudem była w stanie to zrobić, zwłaszcza mówiąc, że nie opuściła wyspy i że mieszkała w lesie, więc myślę, że ta historia jest oczywiście fałszywa, ale wciąż nie wiem, skąd Ewa wiedziała, gdzie tak naprawdę jest Izzy. Na początku myślałem, że może po prostu spotkała ją w tym luksusowym ośrodku, gdzie trafiają przegrani, ale tam trzeba było trochę przepłynąć, a Izzy nie wsiadła do łódki przegranych. W teorii mogła tam dopłynąć sama, ale jakoś to trochę nie ma sensu, więc nie wiem jak miałaby się tam dostać, chyba że jest jakaś inna opcja przedostania się do tego ośrodka, który ja nie zauważyłem. W każdym razie to wszystko dowodzi, że Izzy jest świetna w kompulsywnym kłamaniu i wykorzystuje taktykę fałszywej głupoty, żeby ukryć swój intelekt. Przez resztę sezonu pokazuje swoje zdolności, na przykład ma niesamowite umiejętności walki i parkouru. Stale naraża wszystkich na niebezpieczeństwo, a kiedy zostaje wyeliminowana, znika w różowej chmurze dymu. Swoją drogą potem, mimo że ponownie nie wsiada do łodzi przegranych, to pojawia się w tym ośrodku dla osób wyeliminowanych, więc może faktycznie jakoś sama potrafiła się tam przedostać. Następnie Izzy pojawia się dopiero w drugim sezonie serialu i tam dzieje się coś niesamowicie interesującego. Zaczyna nazywać siebie Kalidoskop, w skrócie Oskop. W tym sezonie również przyznaje, że jest szalona, co oznacza, że jest samoświadoma i to po części może wskazywać na to, że jej to całe szaleństwo jest po prostu udawane. A propos udawania, to w tym sezonie ma ona strzelanie z szefem. Szef strzela do niej, a ona udaje, że jest martwa. Robi to tylko po to, żeby bawić się jego uczuciami. Po pewnym czasie nadchodzi moment, w którym Izzy ma zostać wyeliminowana, ale to, co się dzieje dalej, jest absolutnie genialne z jej strony i bardzo wątpię, że ktokolwiek inny zrozumiał, co tutaj zrobiła. Ma zostać wyeliminowana, a kiedy Chris woła na jej imię, to ona się buntuje i mówi, że ma na imię Kalidoskop. Chris zatem nie zmienia to, co jest napisane w formularzu eliminacji i odchodzi. Później znajdujemy ją pod ziemią podczas jednego z zadań totalnej porażce i wraca do konkursu, ale cała ta eliminacja i powrót było całkowicie celowym zabiegiem i ona to wszystko perfekcyjnie rozplanowała. Odcięła się od konkursu, żeby potem wrócić i ominąć mnóstwo eliminacji. W zasadzie tym ruchem się uratowała i już mogła planować zwycięstwo i to jest naprawdę genialne. Już mniejsza z tym, że nie udało jej się jednak wygrać tego miliona i jej plan ostatecznie nie wypalił. Sam pomysł, żeby w taki sposób przybliżyć się do nagrody, jest naprawdę godny podziwu. W końcu 188 IQ mówi samo za siebie. To według mnie jasno pokazuje, że tak naprawdę udaje wiele zaburzeń osobowości. Po zakończeniu drugiego sezonu nawet zostaje profesjonalną aktorką, pokazując, że jest świetne udawanie kogoś innego. Nie tylko udaje, że jest szalona, ale jest też zdolna do kłamstwa w każdy możliwy sposób. Przed jej drugą eliminacją planetarnej porażki tworzy kolejne alter ego, Explosivo. Ta postać ma obsesję na punkcie piromanii i eksplozji i w sumie właśnie przez tą osobowość Izzy zostaje całkowicie wyeliminowana z zawodów. A swoją drogą zobaczcie reakcję Izzy po tym jak odpada.
Myślę, że akurat to było prawdziwe i raczej była pewna siebie i całkowicie się tego nie spodziewała. Chris tym razem upewnia się, że nie może wrócić ponownie, z wyjątkiem oczywiście sezonu trzeciego. I tutaj znowu dzieje się coś bardzo ciekawego. Ona jak zwykle udaje, że jest szalona. Myślę, że między innymi dlatego, że gdy pokazała swoje prawdziwe oblicze innym uczestnikom, to ze względu na jej prawdziwe umiejętności od razu próbowaliby ją wyeliminować. Więc w zasadzie nie miała wyboru i musiała znowu grać kogoś innego, mimo tego, że tak naprawdę właśnie przez to udawanie odpadła w poprzednim sezonie. Ale trzeci sezon totalnej porażki w trasie znowu pokazał kolejne ciekawe posunięcie z jej strony. Przypomnijmy sobie jednak odcinek 11, Moja upalna Jamajka, w którym Izzy ujawniła swoje prawdziwe ja. Wyskakuje z samolotu, ale ten rozbija się na niej i uderzy ją dość mocno w głowę, a lekarz mówi, że jakaś blokada została usunięta w jej mózgu. Potem budzi się zupełnie inaczej niż wcześniej. Teraz nazywa się Mózgozilla i od samego początku może powiedzieć, że znów kłamie. Po samym przezwisku, Mózgozilla to przydomek, podobnie jak Explosivo, a ta nowa osoba jest tą, która pokazuje IQ wynoszące 188. Jednak bardzo wątpię, że to jej prawdziwa osobowość, ale to ma obsesję na punkcie chwalenia się swoją inteligencją. Kiedy ujawnia swoje prawdziwe zdolności umysłowe, to powoduje, że chwyta ją wojsko, póki jeszcze może i prawdopodobnie chce wykorzystać jej wiedzę na temat podróży w czasie. Później Mózgozilla powraca w totalną porażkę podsumowanie, gdzie odpowiada na bardzo trudne pytania. Następnie uderza się w głowę i znowu staje się starą Izzy. Tak po prostu. Tylko jest jeden problem, że nie do końca tak działa nauka. Blokada nie może po prostu zostać przywrócona i to pokazuje, że tak naprawdę sfałszowała całą sprawę. Ktoś może powiedzieć, że to po prostu kreskówka i dlatego Izzy tak po prostu wróciła do normalności. W końcu w kreskówkach czasami tak się faktycznie działo, że ktoś uderzał się w głowę i nagle właśnie wracał do tej normalności. I kto wie, może to był błąd z mojej strony i faktycznie tak było, ale ogólnie ta porażka w niektórych aspektach stara się trzymać rzeczywistości. Właśnie na przykład w kwestii takiego zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników. Na przykład Heather, która po tym jak oberwała w jednym z odcinków, to serio była sparaliżowana. Cameron w piątym sezonie jak spadł w przepaść, to również nie mógł dalej uczestniczyć w serialu i takich przypadków jest jeszcze kilka w całej kreskówce. Po prostu za każdym razem, gdy dana postać w jakiś sposób ucierpiała, coś sobie zrobiła, to potem ciągnęło to ze sobą różne skutki. I to samo jest Izzy, jeżeli naprawdę ten upadek spowodowałby, że jest niesamowicie mądra, to nie da się tego tak po prostu odwrócić. Przynajmniej w tej kwestii twórcy myślę, że w miarę trzymają się realizmu, a w świecie rzeczywistym nie byłoby możliwe, żeby po uderzeniu w głowę od tak stać się ponownie starym sobą. Blokada została, można powiedzieć, otworzona i nie można jej od tak zamknąć. Dlatego to wszystko według mnie to jedno wielkie kłamstwo. Możliwe, że trochę podałem zły przykład i nie ma takiego dosłownie przykładu, który byłby naprawdę podobny do przypadku Izzy. Ale myślę, że jak właśnie taki Cameron coś mu się stało, ucierpiał i nie mógł dalej uczestniczyć w zawodach, to nie mógł też się właśnie magicznie jakoś z tego wyleczyć. I właściwie podobnie jest z Izzy. Stała się niby inną osobą i niemożliwe, że mogła się od tak z tego wyleczyć. W każdym razie Izzy pojawia się jeszcze w jednym z epizodów totalnej porażki Plejady Gwiazd, gdzie musi walczyć z Mike'iem, a tak właściwie to z Malem, bo właśnie Mike jest postacią, która naprawdę cierpi na wiele zaburzeń osobowości, a cały sezon 5 koncentruje się wokół tego, że jego zła osobowość Mal przejmuje kontrolę i wygrywa zawody. Ale podczas tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce, Izzy zrobiła coś niesamowicie dziwnego i zaskakującego. Podczas gdy stacza pojedynek z Mike'iem, a właściwie to z Malem, to patrzy się mu w oczy i widzi Mike'a. Mike krzyczy, że nie ma kontroli i że Mal ugnieździł go w jego podświadomości. Wtedy Izzy się pyta, kim jest Mal. Może to tylko moje zdanie, ale czy nie jest to czymś nieprawdopodobnym, że Izzy potrafiła zobaczyć Mike'a w jego głowie, tylko i wyłącznie patrząc się mu w oczy. I to jest absolutnie niesamowite. Następnie natychmiast w pokoju zwierzeń Mal wyjaśnia, że Izzy mogłaby zobaczyć Mike'a, ponieważ oczy są zwierciadłem duszy, więc mamy dwie opcje. Albo naprawdę cierpi na wiele zaburzeń osobowości i ma przez to taką pokrewną więź z innymi, którzy cierpią na to schorzenie, lub jej geniusz osiągnął nadprzyrodzony potencjał i na podstawie tego, co już widzieliśmy, to śmiało mogę powiedzieć, że według mnie zdecydowanie ta druga opcja. Coś jednak wciąż jest nie tak, bo często mówi o sobie w trzeciej osobie, na przykład Izzy kocha straszne filmy, albo Mózgozilla uwielbia rzucać wyzwanie swojemu intelektowi. Ale to wszystko jest manipulacyjnym trikiem wykorzystującym jej niezmiernie wysokie IQ i jej niewiarygodne zdolności kłamania. Udało jej się oszukać zawodników, Chrisa, jej rodzinę, a nawet policję. Dosłownie wszystkich, których poznała. A więc co ona robi? Myślę, że cierpi w rzeczywistości jest kimś w rodzaju psychopatki. Całkowicie rozsądnej psychopatki. Właściwie nie czuje emocji, ale ma ogromną zabawę z ich powielania. Udaje głupotę, żeby sobie jakoś poradzić w tym świecie i udaje, że jest szalona, pozwalając tylko tym, którzy są naprawdę mądrzy, zobaczyć, że cierpi na wiele zaburzeń osobowości. I to również jest fałszowane, aby oszukać nawet tych mądrych. Taka warstwowa manipulacja i to jest absolutnie genialne. Dlatego jest według mnie chyba nawet najciekawszą postacią w całej kreskówce. Więc jakby się ktoś trochę pogubił, to podsumujmy. Izzy kłamała na temat mieszkania w lesie, kłamała w wywiadzie z Chrisem, ogólnie sporo kłamała, bo wyjaśnia uczuciami innych, ale przede wszystkim dwie bardzo ważne rzeczy.
Nazywała się Kalejdoskop, by uniknąć wyeliminowania z programu na zawsze oraz jest to osoba, która potrafiła zobaczyć Majka w jego głowie. Myślę, że gdyby Izzy była na serio tak szalona, to nie ma mowy, że mogłaby osiągnąć taki poziom inteligencji i być w stanie to zrobić. I to już było na tyle z tego odcinka. Liczę, że zauważyliście, że ta postać kryje w sobie jakieś tajemnice i choć ta teoria nie jest idealna, to według mnie naprawdę może być prawdziwa. Jest szansa, że pojawi się druga część, bo cała ta teoria jest niekompletna i myślę, że jest możliwe, żeby jeszcze mocniej udowodnić jedną wielką manipulację Izzy. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to wiesz co robić i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.